Ciekawe, co tym razem zamyśla czarownica. A bla, gabla, tabla, ma bla, ra, bla, 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 sum. Gotowe. Ciekawe, czy mi się udało, bo przemarzłam na kość. Dlaczego ten śnieg pada i pada? W przyszłym roku będę musiała sobie sprawić jakiś daszek nad miotłę. O rety, czuję, że zaraz kichnę. A myślałam, że czarownice się nie przeziębiają. Był to ostatni śnieg tej zimy. I w Dolinie Muminków zagościła wiosna. W powietrzu czuć wiosnę. Taki kwiatek widzę po raz pierwszy. Dzień dobry, Paszczaku. Wcześniej obudziłeś się w tym roku? Tak, jestem pierwszy, wszyscy jeszcze śpią. W takim razie powinieneś pójść ich obudzić. Muminku! Muminku, obudź się! Przyszła wiosna, Muminku! Może łatwiej mi pójdzie z panną Migotką. Migotko! Myślałem, że tylko mnie trudno obudzić. Wejdę wyżej. Ryjku, co robisz? Też pytanie. Chyba widzisz, co robię. Jesteś nieuprzejmy. Po co się wspinasz? Żeby obudzić Muminka i pannę Migotkę. To dlaczego nie wejdziesz drzwiami? Ciekawe, czy rodzice Muminka jeszcze śpią. Tak, śpią. Muminku, obudź się! Przyszła wiosna, wstawaj! Śpi jak zabity. Zbudź się, śpiaszku! Słyszysz? Przyszła wiosna. O, Muminku, Muminku! Dziwne, w ogóle nie reaguje. Mała mi, otwórz, otwórz! Aj! O rety! Czemu ich nie obudziłaś? Próbowałam, ale się nie udało. Nie wierzę. Znam skuteczny sposób. Wiem, że Muminek ma łaskotki. Muminku, Muminku. Spróbujmy na cztery ręce. Muminku, zbudź się. Nie.
Nic z tego. A może on umarł? Wypluj to słowo. Naprawdę? Mili, przecież to niemożliwe. Pomyliłam się. Jego serce bije miarowo. I oddycha. Nie. A migotka? Wstawaj natychmiast! Migotko! Nic z tego. To dziwne. W takim razie zejdźmy do rodziców. Dobra myśl. Nie cierpię, jak ktoś śpi, kiedy ja od dawna jestem na nogach. Ale nie cierpię też, kiedy jest odwrotnie. Tatusiu Muminka, obudź się. Słyszysz? Przyszła wiosna. Mamusiu Muminka, wstań. Jestem głodna. Tatusiu Muminka, mamusiu, obudź Muminka. Się. Wstawaj, proszę. Też nic z tego. Dzień dobry. Czy rodzina Muminków już się obudziła? Skąd? Migotka też śpi. Dziwne, bo zawsze budziła się przede mną. A Muminek przede mną, ale w tym roku jest inaczej. W takim razie nic tu po mnie. Wracam do siebie. Mam dużo pracy. Przyjdę, jak się obudzą. O ile się obudzą? Co? Z Rikiem robiliśmy wszystko, żeby wstali. Jeszcze tylko nie polewaliśmy ich wodą. Krzyczeliśmy głośno, łaskotaliśmy ich... Dziwne. To nie jest dziwne, to złowieszcze. Powinniśmy się zastanowić. Dzień dobry. Pokrowce na meblach, a więc Muminki jeszcze śpią. Wyglądają, jakby się nie wyspali. Może jeszcze raz spróbujecie ich obudzić. Muminku! Widzisz? Rzeczywiście. Pozostaje nam tylko czekanie. Racja. Nie ma powodu do obaw. Dni robią się coraz dłuższe, więc Muminki nie mogą spać w nieskończoność. I panna Migotka. Ona także. Muminek się obudzi, jak wróci włóczyki. Na pewno. Tydzień później włóczyki powrócił ze swojej wędrówki. Gdzie jest Muminek? Jeszcze śpi. Nie możemy go obudzić. Jeszcze śpi? Próbowaliśmy wszystkich sposobów. Jak myślisz, co im się stało? Może są chorzy? To całkiem możliwe. Chorzy na śpiączkę. Nie, to jednak coś innego. Wiecie co? To mi wygląda tak, jakby ktoś rzucił na nich zły czar. Czar? Ciekawe. A kto mógł to zrobić? Chyba już wiem. Tak? Myślisz, że to ta czarownica? Ta babcia Alicji? Powinniśmy dowiedzieć się, dlaczego to zrobiła. Ale jak się dowiemy? Musimy pójść do niej, do lasu. Myślisz, że powie, jeśli nawet to jej sprawka? Nie wiem, ale nie możemy bezczynnie patrzeć, jak oni śpią tym dziwnym snem. Musimy coś zrobić. Idę z tobą. Myślę, że będzie lepiej, jak ja zostanę. Przecież w każdej chwili mogą się obudzić. Włóczykiju. Widzicie? Budzi się. Muminku. Muminku! Muminku! Dalej śpi.
Kiedy tak patrzę na niego, też mi się chce spać. Muminku, jeśli to za sprawą złego czaru, odczaruję cię. Dokąd idziesz? Zrobiłam, co do mnie należy. Pomyłam flakony i fiolki. A dokąd chcesz iść? Babciu, jest wiosna. Myślałam, że będę miała trochę wolnego. Nie mamy wakacji. Idę do Doliny Muminków. Domyślałam się. Chcę się zobaczyć z Muminkiem. On jeszcze śpi. Niemożliwe, zima już dawno minęła. Rodzina Muminków śpi głębokim snem. Babciu, a skąd ty o tym możesz wiedzieć? Czarownice wiedzą wszystko. Tak? Pójdę sprawdzić. Wracaj, słyszysz? Bardzo martwię się o rodzinę Muminków. Ich sen trwa za długo. Otworzyłem wszystkie okna. Słusznie, niech wiosna wejdzie do ich domu. Nic tu po mnie. Dlaczego mu nie powiedziałeś o czarownicy i złych czarach? Bo to na razie tylko podejrzenie. Gdyby okazało się nieprawdą, miałbym się spyszna. Dlatego proszę, żebyś nikomu o tym nie mówił. Dobrze. No, ruszam w drogę. Idę z włóczykijem. Mhm. To Alicja. A, włóczykiju, mi! Co jej powiesz? Najlepiej całą prawdę. Ale umawiamy się, że najpierw ja z nią porozmawiam. Chyba masz rację. Moja babcia robi się coraz gorsza. Babciu, jak mogłaś postąpić tak podle? Ja podle? Zrobiłam to dla twojego dobra. Dla mojego dobra? Dopóki Muminki śpią, nie masz tam po co chodzić, a długi sen dobrze im zrobi. Ależ babciu, nie rozumiem. Jesteś wyjątkowo pilną i pojętną uczennicą. Jak tak dalej będzie, zostaniesz czarownicą przed ukończeniem 30 lat? A jeśli będę się spotykała z Muminkiem, to nie zostanę czarownicą przed ukończeniem 30 lat? Muminki mają na ciebie bardzo zły wpływ, dlatego że są dobre aż do obrzydzenia, a ich uczciwość przyprawia mnie o ból serca. A jeżeli obiecam, że już nigdy nie pójdę do Doliny Muminków, zdejmiesz z nich zły czar? Moja kochana wnusia, no to jak obiecujesz? Tak, obiecuję. Dobrze, w takim razie odczaruję ich. Włóczykiju! Słucham. Są dwa skuteczne sposoby zdejmowania złego czaru. Czyli? Po pierwsze, sama lecę na miotle do domu Muminków, aby wypowiedzieć odpowiednie zaklęcie. Ależ babciu, nie możesz tego zrobić! Chyba masz rację. Lecąc tam mogłabym wystraszyć inne stworzenia. A więc skorzystamy z drugiego sposobu. Ty, włóczykiju, będziesz to musiał zrobić za mnie. Ja? Ale jak? Masz przy sobie organki? Oczywiście. Proszę mi je dać. Abla, bla, bla, tabla, gabla, rabla, zabla, sum. Moje zaklęcie nie poskutkuje, jeżeli będziesz podsłuchiwał. Alicjo, podaj mi tajemny napój. Dobrze. Dobrze. Już przynoszę, babciu. Bla, 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 ta, bla, ga, bla. Naprawdę nie wolno podsłuchiwać? Panie inspektorze, musi pan coś zrobić. Reprezentuje pan policję. Panie Paszczaku, budzenie Muminków nie należy do naszych obowiązków. Panie inspektorze, w panu nasza ostatnia nadzieja. A gdyby pan tak zagwizdał swoim policyjnym gwizdkiem?
Ach, istotnie w domu wydaje przeraźliwy dźwięk. I gwiżdżąc, niech pan równocześnie wystrzeli z rewolweru. Ach, nic z tego, nie mam żadnej broni. Ej, Włóczykiju, mi! Wygląda na to, że jeszcze się nie obudzili. Włóczykiju, zaczynaj, no już! Chyba cię oszukała. Ryjku, nie przeszkadzaj! Włóczyki! Obudź się, migotko! Wiosna przyszła! Że już przyszła wiosna. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry, moja droga. Mam okropne uczucie, że zaspałam. Ciekawe, czy już wszyscy wstali. Może pomyliła zaklęcia. Ryjku, bądź cicho. Nie mogę, jestem zdenerwowany. Witaj, Włóczykiju. Cześć. Dzień dobry, przyjaciele. Cześć. Jak to dobrze, Włóczykiju, że już wróciłeś. Wiem. Ryjku, wcześniej się dziś obudziłeś. Słyszeliście? To ty w tym roku zaspałeś? Ja? Mhm. No proszę, Muminek jest już na nogach. A. Migotku! Ojej, moja siostra! Nie dziękowałaby, gdybym zagwizdał. No nie wiem, panie inspektorze. A co z mamusią i tatusiem Muminka? Dzień dobry. A cóż to za zgromadzenie? Coś podobnego. Wszyscy się pobudzili? Nic już nie rozumiem. Czego nie rozumiesz, paszczaku? Martwiliśmy się, bo nie mogliście się obudzić. Teraz ja nic nie rozumiem. Przecież wiesz, że my, Muminki, przesypiamy całą zimę. No tak, tak, ale w tym roku było inaczej, prawda? No, właśnie, były z wami kłopoty, bo... O, Włóczyki, wróciłeś. Tak. Tatusiu Muminka, posłuchaj. Zamiast tu tak stać, wejdźcie proszę do domu. Przy herbacie porozmawiamy o tym, co was gnębi. Ale to nie nasze, tylko wasze zmartwienie. Nasze? My nie mamy żadnych zmartwień. Oczywiście, ani zmartwień, ani kłopotów. A teraz wejdźcie proszę do środka. Zapraszamy. Przepuśćcie mnie, ja pierwszy muszę zbadać teren. Włóczykiju, powiedz, co się z nami działo. Alicjo! Alicjo! Muminek? Przyszliśmy cię odwiedzić. To miło z waszej strony. Czy twoja babcia jest w domu? Nie. Pobawmy się w chowanego. Ale obiecałam jej, że... Wiem, wiem. Włóczyki już mi wszystko opowiedział. Żeby nas ocalić, uroczyście obiecałaś babci, że już nigdy nie pójdziesz do Doliny Muminków. Tak. Ale nie obiecywałaś, że nie będziesz się z nami bawiła, prawda? Tak. W takim razie babcia nie może mieć do ciebie pretensji, jeśli my będziemy przychodzili tutaj, żeby się z tobą pobawić. Chyba tak. No jasne, masz rację. A widzisz? Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Po raz pierwszy tej wiosny Alicja, Muminek i jego przyjaciele byli naprawdę szczęśliwi. Jeden, dwa,
ry. Ryjek, oszukujesz?